Bartosz Łyżwiński i Żaklina Skowrońska, to jest telewizja w Polsce. A my jesteśmy w centrum wydarzeń. Tak, jesteśmy razem z państwem. Dziś od samego rana wiele się dzieje, bo i wielki protest rolników, ale także i rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Szereg tematów, także i tych związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa. No ale rozpoczęły się te obrady od, jak zaglądamy na Twittera posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego, bezprawnego ślubowania Moniki Pawłowskiej. Tak czytamy na właśnie platformie X Dariusza Mateckiego. Bezprawne ślubowanie Moniki Pawłowskiej. Nie wzięliśmy w tym udziału. Przypomnijmy państwu pokrótce, że chodzi o sprawę przejęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że jest to działanie nielegalne, dlatego też puste ławy właśnie sejmowe po stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości nie pojawili się dziś w Sejmie. Będziemy jeszcze to komentować dzisiaj w tym programie za kilka minut. Ponieważ dla polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w dalszym ciągu są parlamentarzystami. Tak, wciąż mimo tego, co się wydarzyło, sprawa, wiadomo, ciągnie się już od kilku miesięcy. Także duży udział prezydenta Andrzeja Dudy w całej sprawie związanej z Maciejem Wąsikiem, Mariuszem Kamińskim. I o to będziemy pytać za chwilę naszego gościa, którym doradca prezydenta Stanisław Żaryn, ale to za chwilę. Bo najpierw jeszcze poseł Zgorzelski. Tak jest. I słynna już składka zdrowotna. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz grozili wyjściem z koalicji, gdyby ta obietnica wyborcza nie została zrealizowana. No i właśnie, posłuchajmy, co powiedział polityk Piotr Zgorzelski. To jest po prostu nasza racja stanu, ale ja nie doszukałem się w tym groźby wychodzenia z koalicji, bo nie jesteśmy dziećmi w piaskownicy. Nie zabieramy swoich wiaderka i swoich... Znamy tempo prac rządu. Rząd naprawdę musi posprzątać... No to ciekawe, że Piotr Zgorzelski nie doszukał się tutaj groźby wyjścia z koalicji, być może albo nie słyszał Władysława Kosiniaka-Kamysza, a może był w jakimś innym miejscu. No właśnie, zwłaszcza podczas ostatniej konwencji Trzeciej Drogi w Otrębusach, tam weekendowej ostatnio, tam składka zdrowotna była jednym z głównych tematów. No dobrze, tych tematów w centrum wydarzeń w telewizji w Polsce wiele. Absolutnie jednym z głównych tematów ostatnich dni, także i temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda ogłosił wczoraj podczas ćwiczeń Dragon 24 na poligonie w Korzeniewie to, że 11 marca o godzinie 11, a więc w najbliższy poniedziałek, zbierze się w Pałacu Prezydenckim Rada Bezpieczeństwa Narodowego przed prezydencką wizytą, wspólną wizytą prezydenta i premiera Donalda Tuska w Białym Domu, przed spotkaniem z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Posłuchajmy, jak prezydent motywuje właśnie chęć zwołania tego spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chcę, żebyśmy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych, przed wizytą w Białym Domu, przed spotkaniami z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z politykami w Stanach Zjednoczonych pokazali jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość w sensie politycznym w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach modernizacji polskiej armii mówi jednym głosem. No właśnie, to już kolejny raz, kiedy prezydent bardzo mocno podkreśla tę jedność polskiej sceny politycznej właśnie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. I o tym teraz już państwa i nasz gość Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. No właśnie, jak ważne jest to, aby ta polska jedność całej polskiej sceny politycznej w Białym Domu została bardzo mocno podkreślona. Panu prezydentowi od kilku miesięcy bardzo zależy na tym, żeby tę jedność, pomimo oczywistej różnic politycznych, czyli stanu kohabitacji, żeby tę jedność manifestować właśnie w tych obszarach, które są strategicznie ważne. Przypomnę chociażby zwołaną Radę Gabinetową, która właśnie miała pokazywać pewną jedność polityczną wokół spraw strategicznych związanych z rozwojem gospodarczym Polski, a dzisiaj czas na pewną manifestację, pewien
sygnał jedności wokół spraw kluczowych, czyli kwestii bezpieczeństwa naszego państwa, bo wszyscy mamy świadomość, że wizyta pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, pan prezydent jedzie tam również z premierem, to taka wizyta, która ma pokazać także powagę i znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego, który jest fundamentem bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, ale dla całej wschodniej flanki NATO. I wydaje mi się, że wszyscy od 2 lat mamy taki wyraźny i jednoznaczny dowód, że tutaj sojusz polsko-amerykański jest kluczowy dla bezpieczeństwa całej Europy i całego NATO. No też warto przypomnieć chociażby ostatnie 2 lata, 2 wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. Oczywiście była to zapewne także i należy wskazać duży związek z tym, że miało to miejsce po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niemniej jednak 2-krotnie Joe Biden w Polsce był. Teraz to zaproszenie w, warto to podkreślić, 25. rocznicę wstąpienia Polski do najsilniejszego, co tu dużo mówić, sojuszu, do NATO. Zdecydowanie ta wizyta to pewien symbol, że 25 lat po wstąpieniu do NATO Polska jest kluczowym członkiem, dlatego, żeby sojusz pozostał bezpieczny i zdolny do sprostania wymaganiom, które są oczywiste. Ale to jest również taka okazja do tego, żeby mówić realnie o współpracy polsko-amerykańskiej, o obecności amerykańskiej w Polsce, o tym, jak Ameryka widzi przyszłość sojuszu, jak widzi perspektywę dołączenia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, ale również jak widzi dalszą współpracę i rozwój współpracy chociażby tej wojskowej, zbrojeniowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Więc to nie tylko wizyta bardzo ważna symbolicznie, ale również bardzo konkretne tematy do omówienia związane z bezpieczeństwem naszego kraju. I pani wskazała słusznie ostatnie 2 lata, kiedy ten sojusz polsko-amerykański jest bardzo silny. Ale przypomnijmy, że ten sojusz Kamala Harris wzmacnia... mówiła podczas swojej wizyty, pytana zresztą przeze mnie, o kwestię tego sojuszu, że tak silny jak nigdy w historii. To prawda, tak silny jak nigdy w historii, ale też pamiętajmy, że rozwijany przecież wiele lat temu już rozpoczęliśmy tę bardzo silną zmianę tego ciężaru, punktu ciężkości NATO. To już 2016 rok, kiedy podjęto kluczowe decyzje, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, czyli głównie właśnie Polski i obecności sojuszniczej w naszym kraju. Szczyt NATO w Warszawie przyniósł wiele przełomowych decyzji i momentów, i to chociażby od tego momentu widzimy dużo bardziej konkretną, intensywną współpracę z Amerykanami. Ich obecność tutaj to jest zdecydowanie coś, co powinno być rozwijane, i to na pewno będzie jeden z tematów rozmów. Panie ministrze, pan mówił o tym, że jest taka potrzeba zademonstrowania tej jedności, ale jak w każdej kwestii życiowej są 2 strony i obie strony muszą chcieć. Czy jak państwo sądujecie, jak pan uważa, czy z tej drugiej strony sceny politycznej, mam tutaj na myśli obecną władzę, rząd premiera Donalda Tuska, jest taka wyciągnięta ręka do współpracy na tym polu? Ja mam nadzieję, że tą bazą współpracy będzie chociażby kwestia właśnie bezpieczeństwa państwa polskiego, bo przecież wszystkim bez względu na poglądy polityczne i różnice w bieżącej debacie publicznej, wszystkim nam zależy, żebyśmy żyli w bezpiecznym kraju. Wiemy, co dzieje się do dzisiaj w wojnie przeciwko Ukrainie, i nikt normalny nie ma ochoty takich scen widzieć w Polsce, a zatem mam nadzieję, że ta baza to właśnie chociażby kwestia działania na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego. I z jednej strony widzimy jasno, że takie deklaracje działań na tym polu są. Wiele projektów, mam nadzieję, będzie kontynuowanych z czasów poprzedniego rządu, ale oczywiście musimy patrzeć na następne decyzje, na rozwój sytuacji. Temu też służą kontakty pana prezydenta z całą klasą polityczną. Panie ministrze, mnie interesują jeszcze, jak to zawsze przy okazji każdej prezydenckiej wizyty, także te kulisy, także to, czego przed kamerami nie widać. Jak wyglądają, na tyle, na ile może pan oczywiście zdradzić widzom telewizji w Polsce, te przygotowania do prezydenckiej wizyty w Białym Domu? Czy te konsultacje prowadzone są właśnie już teraz także na linii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, spotkania robocze? Trochę o tej kuchni.
O kuchni za wiele niestety powiedzieć nie mogę, szczególnie przed wizytą, ale rzeczywiście no, mamy do czynienia z wizytą nietypową, czyli z wizytą dwóch najważniejszych postaci w polskim państwie w tej chwili. Z uwagi na oczywiste wymogi takiej sytuacji są kontakty robocze między ośrodkiem prezydenckim i rządem. Zresztą no, przed każdą taką wizytą takie kontakty są konieczne, żeby uzgodnić agendę i polskie stanowisko. A zatem tutaj jest oczywiście praca między zespołami roboczymi, zarówno z ośrodka prezydenckiego, jak i z rządu. Ta wizyta musi być jednoznacznym wskazaniem na te punkty styczne, które widzimy między prezydentem a premierem, i to właśnie te przygotowania mają pokazać i dać takie punkty styczne i jednoznaczne stanowisko, które zostanie zaprezentowane amerykańskim partnerom. No tak, a jakie efekty tej kuchni, tych spotkań roboczych, to dowiemy się zapewne już w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, bo właśnie na wtorek zaplanowane to spotkanie. Panie ministrze, stawiamy przecinek, ale nie kropkę, zmienimy temat. Tak, chcielibyśmy, korzystając, że jest pan tutaj z nami, zapytać jeszcze o protest rolników, jak tutaj pan prezydent zapatruje się na te kwestie. Ale proponuję, żebyśmy wcześniej zobaczyli rolnika i głos rolniczy, i wtedy tak będzie. Natchniemy się do tego pytania. Natchniemy się do pytania. O czym od samego początku mówimy. Stop zielonej polityce, stop niekontrolowanemu importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i z innych państw także, które destabilizują rynek w Polsce i sprawiają, że nasze dochody są poniżej opłacalności, poniżej kosztów produkcji. My postulujemy także jako protest rolników z Kraśnika o stworzenie mechanizmów zapewniających minimalną opłacalność powyżej kosztów produkcji. Także to jest nasz dodatkowy jakby argument, ale dwa główne to jest właśnie stop zielonej polityce i stop niekontrolowanemu importowi. 150 tysięcy ludzi, nawet tylu protestujących spodziewanych jest dzisiaj na ulicach Warszawy. Olbrzymia determinacja, no i olbrzymie oczekiwania, żeby odmienić to, co według rolników działa nie tak, jak powinno. Rzeczywiście duża mobilizacja jest oczywista i widoczna, i to też pan prezydent oczywiście widzi. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jednej strony z uzasadnionym protestem rolników polskich, ale musimy też widzieć tę szerszą perspektywę, bo przecież rolnicy protestują w tej chwili w wielu krajach Unii Europejskiej, bo to właśnie na szczeblu Unii Europejskiej zapadają różne wątpliwe i kosztowne decyzje, które obarczają także cały sektor rolniczy w Polsce. I wydaje mi się, że jest słusznym takie oczekiwanie rolników, że tą sprawę zarówno rząd w Polsce polskimi regulacjami, ale również walcząc o naszych rolników na szczeblu Unii Europejskiej załatwi, bo musimy mieć świadomość, że nie wszystko da się załatwić regulacjami krajowymi, o niektóre rzeczy trzeba walczyć w Unii Europejskiej, i ja mam nadzieję, że rząd polski, który chwalił się, wiem, ta ekipa chwaliła się wielokrotnie skuteczną polityką zagraniczną, będzie umiała i kontaktami w Brukseli będzie umiała rzeczywiście zawalczyć o interesy polskich wsi i polskich rolników. Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Panie ministrze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy bardzo częściej do studia telewizji w Polsce. Bardzo chętnie. A my oczywiście zostajemy w centrum wydarzeń. Jeszcze na koniec polecam państwu rzut oka na nasz portal, portal w polityce.pl. Tam relacja z wielkiego protestu rolników, którzy zjeżdżają do Warszawy z całej Polski. Zablokowane ulice. Informacja o tym, że wstrzymano ruch na ulicach na ulicy Belwederskiej, a także w alejach ujazdowskich. Te wszystkie informacje nasi reporterzy, którzy są na miejscu, na bieżąco będą dla państwa aktualizować, także polecamy, aby zaglądać na portal w polityce.pl, ale oczywiście nie zostawiać nas samych na antenie, bo jesteśmy tu dla państwa przez najbliższe minuty i godziny. I będziemy.